obozowe Blue Team, czyli Camp by Blue Team. I mamy dla Was taką informację, co się będzie działo na tych kampach. Więc zaczynajmy! Jeżeli będziecie na spawnie i będziecie na nas już tutaj czekać, to zapewniamy Wam przejazd limuzyną do naszego domu Blue Teamowskiego. Ja teraz muszę poczekać chwilę na limuzynę. O! Słuchajcie, widzicie? Podjechał Blue Team. Wsiadam do Pingutka na górę i jedziemy razem limuzyną do naszego domu. Tylko czekaj, czekaj. O której godzinie i którego dnia to będzie? Jej! Słuchajcie, o godzinie 13:30 będą jakby dwa kampy, ponieważ pierwszy dzień lipca, czyli pierwszy dzień lipca. Czyli który? Poniedziałek, czy wtorek, czy środa? Kurczę, nie sprawdziłam, ale po prostu pierwszy dzień lipca, drugi dzień lipca, w opisie będzie informacja do tego. O godzinie 13:30 spotykamy się mniej więcej tak gdzieś do godzinki, do może pół godzinki, pobawimy się z Wami razem w naszym domu Blue Teamowskim, będziecie się mogli przebrać, będą jeszcze różne atrakcje, na przykład pójdziemy na lotnisko, pójdziemy razem zjeść wszyscy z Wami lody i w ogóle, więc będziecie mieli super turbo fajne rozrywki i mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Dostaniecie oczywiście od nas super prezenty, co nam przed chwilą pokazał JPG. Mhm, tak. Już mam taki jeden pomysł, że możemy to nagrać na żywo. Jeżeli system wypali, to możemy to nagrać na żywo, jeżeli system wypali. Jej. Bo jeżeli nie wypali, no to niestety będziemy zmuszeni do tego, że musimy nagrać po prostu odcinek i później go zmontować. Ale możemy coś takiego zobaczyć, Pingutek. Zobaczymy, jak system nasz zadziała. Więc może też będzie takie na żywo z Wami spotkanie, będziecie mogli pisać na czacie, ale to byśmy musieli wtedy wszystko ogarnąć. Oczywiście się postaramy. Mam nadzieję, że to będą udane wakacje dla Was, ponieważ to będzie w sumie taki udany kamp dla Was. Mam nadzieję, że będzie się Wam podobał ten kamp, co nie? O, wiecie co? Jak podjadę pod Was tą limuzyną przed spawnem, będziecie mogli pisać na czacie propozycje. Co będziemy robili? No, my coś tam mamy zaplanowane, więc gdyby nie było jakichś propozycji, to mamy, ale z chęcią posłuchamy. Mam jeden pomysł. Wiecie co? Będziemy łowić ryby w basenie u nas w domu. Właśnie tam je. Spoko, Pingutek. Spoko pomysł. Spoko pomysł, Pingut. Będziemy łowić ryby. Spoko. Słuchajcie, mam nadzieję, że spędzicie z nami te miłe dwa dni. Będziemy dla Was wtedy, będzie można sobie, ogólnie to tak, po przyjeździe do domu Blue Team, będziecie mogli zrobić sobie z nami zdjęcie. Screenshota, czyli będzie to takie zdjęcie, albo my Wam możemy zrobić, albo Wy, jak będziecie chcieli, będziecie mogli robić screenshoty z tego spotkania. Co nie? Będziemy mieli zdjęcia, to sobie tak jeszcze i zrobimy takiego shorta ze wszystkimi zdjęciami z obozu, żeby każdy je widział. Tak, żeby każdy je widział i mógł na przykład, jeżeli nie zdążył zrobić screena właśnie na przykład tego zdjęcia, to będzie sobie mógł wtedy zrobić zdjęcie, jakby screena tego zdjęcia. Słuchajcie, my się z Wami już żegnamy. Mamy nadzieję, że te informacje będą Wam przydatne do obozu. Jeżeli chcecie się zapisać na nasz obóz, wpadajcie na naszego TikToka, albo pod shortem, na przykład naszym ostatnim, piszcie, że chciałabym być. Dajcie subika razem z dzwoneczkiem, ponieważ jeżeli dobijemy 400 subów na naszym kanale, to zrobimy kolejny kamp. Więc no, no wiecie co teraz robić, nie? To klikamy teraz subskrypcję, dzwońcie dzwoneczkiem i wpadajcie na naszego Instagrama oraz TikToka, tam będziecie mogli napisać, że na przykład ja chcę być na kampie, albo ja bym chciała być na kampie, no to wtedy my po prostu przyjmiemy to do informacji i będziemy Was, tylko jak piszecie to, to piszcie swoje niki, bo my chcemy też wiedzieć, kto na przykład będzie na tym kampie, więc no. Zostawcie lajka i oczywiście teraz jeszcze takie najczęstsze pojawiające się pytanie. Jak wy macie do nas dołączyć? No to teraz tak. Ja udostępnię moją lokalizację, którą będę miała w Robloxie. Będziecie mnie mieli na ten cały kamp, taką będę dostępną, że będziecie mogli do mnie dołączyć. Albo
wejdziecie na nasze profile i dołączycie po prostu. Tak, po prostu dołączycie, ale to trzeba włączyć taką opcję, bo jak nie mamy ich w przyjaciołach, to nie będzie tak łatwo. Więc po prostu macie udostępnioną moją lokalizację. No więc my się z wami żegnamy. Pa, pa! Pa, pa! I oczywiście na kampie będzie też Gregosław. Więc no, ale teraz go z nami na razie nie ma. Ale będzie, na 100%. My się z wami żegnamy. Wiecie co robi Gregosław? Siedzi w maku. Siedzi w maku jak zwykle. No trudno, ale na pewno pojawi się na kampach. Ej, zjedzmy razem maka z widzami. Ona wie, tak powinien iść. No to co, my się z wami żegnamy. Pa, pa, miłego dnia wam życzymy. Pa.